This song is gonna be little Polish trap, polsko trap po angielsku, albo łamanym angielszczyzną temat jerbomany. Będzie bardzo długi i nudny, tak więc włącz od razu. Zamiast to wybrania będę śpiewał na temat jerba materializowania, na temat jerba materializowania. To właściwości jerba mate, ostro krzewu paragwajskiego. Zawarta w niej kofeina, pobudza cały organizm, organizm, organizm. Nie powoduje rozdrażnienia, tak jak kofeina w kawie. Numer 3. Łagodzi zmęczenie, łagodzi zmęczenie. Numer 4. Ignoruje uczucie głodu, sprawiając, że z jelita grubego wysyłany jest do mózgu sygnał o sytości. Sprzyja w odchudzaniu. Wspomaga koncentrację. Wspomaga też przemianę materii. Wspomaga leczenie, a stuje dzięki zawartości ksanty. Działa bezdrębuczo dzięki zawartości saponin. Zawiera niemalże 200 ważnych dla naszego ciała składników aktywnych. Zawiera niemal wszystkie niezbędne do życia witaminy. Więc nie musisz już brać amfetaminy. Zawiera makrolalety oraz pierwiastki biogenne. Rozluźnianie się, pobudza krążenie, zmieszając napięcie mięśni gładkich naszych krwionośnych. Obniża ciśnienie krwi. Nie powoduje uzależnienia. To dopiero początek. Wspomaga zwalczanie reumatyzmu. Pozwala podnieść sprawność fizyczną. Pomaga zbać depresję. Pomimo powodzenia nie zaburza snu. Chociaż czasami mam z tym wielki problem. Ale to nic. Obniża temperaturę ciała działając wychładzającą. 21. Zwiększa odporność. 22. Poprawia sprawność seksualną. 23. Zwiększa dotlenienie mózgu oraz mięśni. Wspomaga pracę płynu nerwowego. Poprawia efekty rekonwalescencji. Przyspiesza odbudowę komórek ciała. Działa regenerująco na ścianki żołądka oraz jelit. Dobra dla wrzodowców. Zawiera mikroelementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ciała. Pomaga oczyścić ciało z toksyn. Dzięki zawartości dwóch przeciwodzającą spowalnia starzenie się komórek ciała. Obniża stres oksydacyjny. Nie mam pojęcia co to znaczy, ale obniża stres. Pomaga przy odchudzaniu dzięki zawartości kwasu. Chlorę niegadą, które ogranicza przyswajanie sutru z pożywienia. Zawiera rutynę. Rutynę wzmacniającą układ odpornościowy. Przyspiesza rytm serca, usprawniając metabolizm. Stymuluje pracę nerek. Mniejsza tłuszczenie wątroby. Obniża poziom złego cholesterolu. Obniża poziom kwasów tłuszczowych. Zawarte katechiny obniżają rozpuszczalność tłuszczu przy ucisku, co do mniejszego przyswajania. Obniża poziom glukozy we krwi. Kwas chlorogenowy zapobiega przemianom komórek macierzystych na nowe komórki tłuszczowe, ograniczając zbyt tycie. Czyli jest dobre, jeśli jesteś gruby lub jesteś za gruby, albo ci się wydaje, że jesteś gruby i chcesz schuśnąć. Dzięki zawartości taniny ma działanie przeciwzapalne. Dzięki polifenolom działa przeciwnowotworowo. 45. Samoponiny mają działanie przeciwobrzękowe. Wykazuje lekkie działanie przeciwprzyczynicze. Skuteczne jest przy chorobach układu moczowego. Pomaga walczyć z alergiami. Wzmacnianie działania leków przeciwbólowych. Wykazuje działanie przeciwmutagenne, ochrania przed uszkodzeniem DNA. Ajaja! Odbudowuje uszkodzony łańcuch kolejnego DNA przez przyspieszoną angiogenezę. Zwiększa tempo gojenia się ran. Ma działanie przeciwmiażdżycowe. Obniża ryzyko choroby serca. Przyspiesza utlenianie tłuszczu. Podwyższa poziom dobrego cholesterolu. Działa przeciwcukrzycowo, wpisując do tego normalnie na dwie. Dzięki teobrominie i teorobinie.
wypędza zmęczenie psychiczne. Dzięki witaminie D ma właściwości antydepresyjne. Ogranicza rozwijanie się w ustach bakterii odpowiedzialnych za nieprzyjemny oddech. Poprawia koordynację psychoruchową. Nie jest psychoaktywny. Zmniejsza czas reakcji oraz zwiększa dokładność. Opóźnia gromadzenie się kwasu mlekowego w mięśniach w czasie wysiłku. Zmniejsza dyskomfort związany z gorącym wilgotnym klimatem. Ma działanie tonizujące. Poprawia zachować właściwą gospodarkę elektrolitową. Łagodzi objawy napięcia przeciwmiesiączkowego w głowie. Czyli nas to nie tyczy, nie dotyczy. 68. Działa hemoprewencyjnie, co oznacza ograniczenie rozwoju nowotworów. Niestety nie leczy debilizmu. Wspomaga wydzielanie żółci, co pomaga w uprawianiu ciężkich posiłków. Przyspiesza spalanie kalorii w czasie wysiłku fizycznego. Lecimy dalej. Łagodzi dysfunkcję mięśnia sercowego. Wykazuje pozytywne efekty przy leczeniu chorób związanych z podeszłym wiekiem, w tym zwyrodnienia stawów, katarakty i osteoporozy. Wspomaga leczenie choroby Alzheimera. Stosowana na skórę głowy zwalcza łupież. O, muszę spróbować. Blokując rozwój drożnika odpowiedzialnego za tą chorobę. Pomaga zwalczyć niektóre pasożyty. Zawiera magnez, a gdy jego brak. Zawiera magnez, a w jego brak może powodować drgania mięśni oraz bolesne skurcze. Dzięki właściwościom bakteriobójczym chroni zęby przed trucizną. Dzięki zawartości fosforu wzmacnia kości oraz zęby, korzystny wpływa na układ nerwowy. Zawartość siarki poprawia stan skóry, włosów, paznokci oraz poprawia gospodarkę hormonalną. Dzięki wapniowi dobrze wpływa na pracę mięśni oraz kościec. Zawarty potas reguluje równowagę osmotyczną i wodno-elektrolitową w ciele. Dzięki zawartości sodu wzmacnia ciało i apetyt, reguluje przyswajanie korzystnych substancji pokarmu. Chroni przed anemią i osłabieniem związaną z niedotlenieniem komórek dzięki zawartości żelaza. Niestety nie składa sam... Zawartość krzemu poprawia zdrowie skóry i włosów. 85. Zawartość witaminy A dobrze wpływa na oczy oraz wzrok. Zawiera witaminę E odpowiedzialną m.in. za wymianę substancji w poziomie komórkowym oraz pracę układu krążenia. Zawiera biotynę, która odpowiada za prawidłową syntezę kwasów tłuszczowych oraz pracę tarczycy. Zawiera witaminę B1, która dobrze wpływa na trawienie oraz pracę nerków. 89. Zawiera witaminę B2, która odpowiada za dobry stan włosów i oczu. Zawiera witaminę C, mając wpływ na układ odpornościowy oraz liczbę krwinek. Zawiera zawartość karotenu, wpływa dobrze na wzrok i odporność. Obecność kwasu pantonen... Kurwa, jakie trudne słowo. Pantotentowego. Ułatwia uczenie się i koncentrację. Trochę się mi to nie sprawdza, ale to nic. Zawartość choliny może łagodzić ból gardła. Usuwa z ciała metale ciężkie oraz oczyszcza narządy wewnętrzne dzięki zawartości chlorofilu. Poprawia płodność zarówno mężczyzn, jak i kobiet, za co odpowiada inozytol. Pomaga w syndromie odstawiennym, głównie u osób rzucających palenie. Wspomaga leczenie choroby Parkinsona. 98. Łagodzi wahania nastroju oraz zaburzenia emocjonalne. Poprawia Nie potrafię tego słowa wypowiedzieć. Łagodzi zaparcia. I numer 100. Ma wpływ na produkcję elastyny i kolagenu, co nadaje jedność skórze i likwiduje zmarszczki. Właściwości maty zebrał Rafał Przybylok. Dzięki, Rafał Przybylok, za te informacje. Teraz mamy piosenkę na temat yerba mate. O, yerba mate! Yerba mate!
niestety yerba nie. Nie łata dziób, nie łata dziób. Dobra, dziękuję wszystkim. Ci, którzy wytrzymali 10 minut i 20-30 sekund ze ścimieszczami. Tak więc picie yerba mate. Yerba mate jest bardzo zdrowa, lepsza od kawy. A ja muszę w końcu pokładać pranie, bo samo się niestety nie poukłada. Pozdrawiam wszystkich yerba matenizowców, czy jak to się wam wypowiada poprawnie czy poprawnistycznie. Na razie. Pa!